Żołnierze USA starają się wymanewrować wroga. Wśród nich jest 20-letni Nowojorczyk William McBurney. Chciałem dołączyć do sił powietrznych, ale nie przyjmowali czarnych. Zaproponowali mi za to przydział do oddziału pancernego. Powiedziałem, że może być. Biali żołnierze kleli na nas i obrzucali wyzwiskami, krzycząc, że nie ma tu dla nas miejsca. Starałem się o tym nie myśleć. Byłem dumny z tego, że należałem do jednego z pierwszych czarnych oddziałów pancernych. Łączyła nas silna więź. Byliśmy jak rodzina. Chcieliśmy udowodnić, że w całej armii nie ma oddziału pancernego, który był od nas lepszy.